Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Od spodu na podnośniku. Dzisiaj będzie taki Volkswagen. Czyli Seat Leon Cupra 4 z 2001 roku. VR6 o mocy 204 koni mechanicznych z napędem na 4 koła. Tak, to ta Cupra. Nie ma znaczka, składam reklamację, mechanik ukradł. Filmik z tym Seatem naklepał prawie 700 tysięcy wyświetleń. Ale jaja. Ale jestem bogaty. Za te pieniądze kupię sobie mielonkę. Tak, zawsze marzyłem o takiej pysznej mielonce. Może ją kupię i zjem. Ale pomysł! Jak w każdym odcinku Od spodu na podnośniku, macie do czynienia z patologicznym humorem prowadzącego, ale też pokażę Wam samochód, jak wygląda od spodu, pod maską i troszeczkę w środku. No i tyle w sumie. Co jeszcze miałbym? Może miałbym jeszcze powiedzieć, jakie jest moje zdanie na temat tego samochodu. Zaczynamy jak zwykle od tyłu. Oględziny tego bolidu, a śmiało bolidem można ten sprzęt nazwać, bo osiągi to ma naprawdę przyzwoite 204 konie mechaniczne w takiej lekkiej budzie z napędem na 4 koła, to naprawdę robi robotę. Chociaż trzeba przyznać, Volkswagenik zachował taki prawdziwy rarytas tylko i wyłącznie dla Golfa. Czyli 241 koni mechanicznych mamy w Golfie 4 R32, a nie w Leonie, a nie w Audi S3, tylko w Golfie. Mimo że w tych samochodach jest ta sama płyta podłogowa. Golfa pokazywałem, Golfa 4 z napędem na 4 koła, już Wam pokazywałem w jednym z odcineczków, jak to jest zrobione. To zawieszenie tylne oczywiście różni się od zwykłego zawieszenia bez napędu, bo mamy tutaj wahacze, takie wahacze wleczone, jednocześnie te wahacze są zwrotnicami. Są tutaj jeszcze wahacze dolny i górny, zamocowane do belki, w której jest zamontowany Haldex. I tutaj też przypomnienie, pamiętajcie o wymianie oleju w tłumiku też, ale w Haldexie przede wszystkim, żeby to wszystko śmigało. A żeby było ciekawie, w Haldexie są dwa różne oleje, bo jeden olej służy do zasilania tutaj tego mechanizmu załączającego Haldex, a drugi jest normalny olej przekładniowy do dyfra. Jest jeszcze tutaj taki filterek. Kurczę, jak Wam to pokazać? Tam głęboko jest filterek, który też się wymienia przy wymianie oleju. I ten filterek filtruje olej od sprzęgła Haldexu. Patrzcie, tutaj mamy sprężyny, amortyzator, łącznik stabilizatora, półoś i to wszystko. Nic więcej ciekawego tu nie ma. Patrzcie, tutaj taki uchwyt, zaczep transportowy, można powiedzieć, skorodowany. Ale jest to część przykręcana do karoserii, nie jest to element karoserii. Tutaj zobaczmy, już karoseria, widać, że jest w stanie dobrym. Tutaj osłona taka aluminiowa, osłona termiczna. Patrzcie, tutaj jakąś przygodę musiał mieć ten samochód kiedyś, bo widać, że jest stopiony kawałek plastiku. Widocznie wydech musiał się komuś urwać podczas jazdy i dotknął, stopił ten plastik. Tutaj już widać kawałek karoserii też, jest zdrowy, więc jak na razie jest spoko. Tam podłużnicę mamy. Tutaj już schodzimy do progu. Zobaczmy, jak wygląda próg w tym aucie. Wygląda bardzo przyzwoicie. Tylko tutaj, gdzie jest oczywiście auto podnoszone, to
Jest warstwa tego baranka zdarta i jest trochę korozji, ale ogólnie jest bardzo dobrze. Tutaj jest zbiornik, wydech jest seryjny. Po środku idzie wał napędowy na tył. Tutaj podpora tego wału jest schowana pod taką osłoną termiczną. Tutaj mamy katalizatory, zaraz wytnę. Trzeba z czegoś żyć w końcu, nie? A w tej puszce schowane są wszystkie złączki od sond lambda i są tutaj zamocowane sondy lambda przednie i tylne, czyli te przed katalizatorami i za katalizatorami. Są łącznie 4 w tym samochodzie. Na bank pierwszy i na bank drugi, czyli na bank, czyli na 100%. Zobaczcie, tutaj taki defekt znalazłem. To złącze widać, że jest luźne tutaj. Chociaż nie mogę tego ruszyć, to jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że tutaj to się rusza, także też słychać troszeczkę, że ten wydech brzydko pracuje, jakby to powiedzieć, trochę pierdzi. Tutaj jeszcze, wracając do korozji, to fajną opcją byłoby tak wyjąć ten wózek cały, wyjąć te wahacze i to wypiaskować i pomalować. Bo ogólnie karoseria bardzo zdrowa, bardzo ładna. Podłoga, progi, wszystko jest ok. I jakby tutaj tak o to zadbać, to naprawdę byłby taki egzemplarz, można powiedzieć, wzorowy. Przejdźmy teraz do przodu, zobaczmy, co tam jest. Przód jest bardzo podobny do seryjnego Leona. Ja tu ciągle Golf 4 mi przychodzi do głowy. Oczywiście duży hamulec, to jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy. Teraz w tę pogodę to naprawdę rdza momentalnie osadza się na tarczach. Wystarczy wjechać z zimnego do ciepłego, żeby tutaj się osadziła rosa, skropliła się para wodna i natychmiast mamy korozję. Łączniki stabilizatora są inne. Sam stabilizator chyba też jest inny niż w seryjnym. Leonie, a raczej w Leonie bez napędu po prostu. Bo tutaj jest Haldex. Jest napęd, znaczy Haldex, przepraszam, tutaj nie jest Haldex, tutaj jest przekładnia kątowa, dokładnie to jest ten element, na który patrzymy, która tutaj przekazuje napęd na wał, który z kolei dopiero przenosi napęd na tył, do Haldexu z tyłu. I tutaj jeden olej krąży w przekładni kątowej i w skrzyni biegów. Także też ważna sprawa, żeby tutaj ten olej zmieniać regularnie i zmieniać w całości, a nie, że tylko w przekładni albo tylko w skrzyni, bo to jest ten sam olej i to jest bez sensu, żeby zmieniać go oddzielnie. Tak sobie lukam, a tutaj osłona jest luźna, także tu trzeba będzie to uszczelnić. Już kolejny defekt, a miałem tylko olej wymienić w tym samochodzie. Tu już kolejną rzecz znajduję. Stan blacharski, tutaj podłużnica. Możecie sobie popatrzeć, jak wygląda. Wygląda idealnie. Tutaj mamy chłodnice, wszystkie po kolei. Od klimatyzacji, od płynu chłodzącego silnika. No interkulera nie ma, bo nie jest to wersja turbo. W każdym razie ten przód trzeba zawsze cały zdemontować, żeby cokolwiek przy tym silniku zrobić. Na przykład zdemontować kolektor ssący, pokrywę zaworów i tak dalej. Tutaj mamy tak zwane sanki albo belkę silnika, różnie to się nazywa. Tutaj wahacze, prawy. I też widać, że jest jakiś problem z tą osłoną chyba, bo taka korozja, jak jest taki nalot z korozji, to znaczy, że coś tu się dzieje. Znaczy, że... A jak, patrzcie. Widzicie, też się ta osłona rusza. Trzeba z tymi dwiema osłonami zrobić porządek. Swoją drogą trytytka założona na osłonę z tworzywa sztucznego to jest kiepski pomysł. Dobra opcja w tych wahaczach to montaż tutaj tulei takich litych
One są trochę sztywniejsze, lepiej się auto prowadzi i na dłużej trochę starczają. Tam, spójrzcie głęboko, jest przekładnia kierownicza. Słaby mamy do niej dostęp. I idą rury do kolektora wydechowego. Jakbyście kiedyś demontowali taki protipek od Chrisa dla Was. Jak będziecie kiedyś demontowali tę przekładnię kątową, pamiętajcie, tutaj głęboko w tej flanszy jest śruba, która jest przykręcona tam w mechanizmie różnicowym. I zdemontujecie wszystkie śruby mocujące przekładnię kątową, przekładnia nie będzie chciała zejść, to tam w środku jest śrubka. Taki dla Was protip. Tutaj mamy poduszkę dolną, tak zwaną reakcyjną. I z takich rzeczy od spodu tutaj to już wszystko. Tutaj widać przewód od klimatyzacji, który wymaga już zakucia ponownego. Tutaj jest rozrusznik, do którego dostęp jest całkiem przyzwoity, chociaż tutaj powinny być osłony plastikowe pod tym silnikiem. Tych osłon nie ma. Tutaj jest pompa z systemu SAI, czyli taka pompa, która pompuje powietrze do wydechu. Pompa, która pompuje świeże powietrze do wydechu, kiedy silnik jest zimny, po to, żeby katalizator się szybciej nagrzał. Tutaj obudowa filtra oleju, sprężarka klimatyzacji, pompa wspomagania, alternator. Tam głęboko, wysoko jest. Żeby wyjąć alternator, wyciągamy sprężarkę od klimy, pompę wspomagania, wychodzi do dołu. Tutaj już jest tylko koło pasowe i pompa wodna, tam troszeczkę wyżej. Tak ten szatan wygląda pod maską. Mamy tutaj silnik AUE. Występowały te leony z silnikiem BDE. BDE ma zmienne fazy rozrządu na obu wałkach, natomiast AUE ma zmienną fazę rozrządu tylko realizowaną na wałku z sącem. Parametry w Wikipedii, te silniki oba mają takie same. Natomiast jeśli przejedziecie się sprawnym AUE i sprawnym BDE, to zauważycie, że BDE, ten na podwójnych zmiennych fazach rozrządu, zbiera się trochę lepiej z dołu. Ale ta różnica jest naprawdę, naprawdę niewielka. Mam takiego farta, że akurat takie dwa leony u mnie stoją i mam porównanie. Teraz już wiecie, skąd magiczna zmiana koloru. Tutaj jest zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego, zbiornik płynu wspomagania. Tutaj jest filtr węglowy odprowadzania par paliwa ze zbiornika i wprowadzania tego w dolot. Tutaj też AUE się różni od BDE tym, że BDE ma cewki oddzielne na każdym cylindrze, natomiast AUE ma cewkę jedną zespoloną na 4, na 6 cylindrów. Nic więcej ciekawego tutaj nie ma. Tutaj jest styropianik, żeby akumulatorek miał cieplusio, żeby był taki tutaj wtulony w ten styropianik. No, z technicznego punktu widzenia styropianik niestety nie robi nic, aczkolwiek właściciel takiego akumulatora ma wtedy lepsze samopoczucie, bo wie, że akumulatorkowi jest cieplusio. Patrzcie, tutaj tyle właśnie jest miejsca między pasem przednim a kolektorem ssącym. I tutaj, żeby cokolwiek zrobić, żeby zdjąć pokrywę zaworów, zdjąć kolektor, trzeba pas przedni zdejmować. Teraz zajrzymy sobie pod korek tutaj, jak wygląda to w tym silniku. W tym leonie olej jest zmieniany regularnie, z tego co wiem. Patrzcie, kurczę, nie zobaczycie ładnie wnętrza, ale generalnie jak tam spojrzycie, nie wiem, czy to będzie widać,
ale jest naprawdę czysty ten silnik w środku i olej też, jak się wyciągnie go tutaj z bagnetu, to jest taki bursztynowy, ale bez przesadyzmu. Nie wiem, ile ma przejechane ten samochód akurat na oleju. U nas był zmieniany, ale nie mogę nigdzie znaleźć karteczki. Chyba w ferworze walk gdzieś ta karteczka odpadła. Bardzo niedobrze. Standardowy test na klamkę. No niestety w Schmerzwagenie będzie tutaj nisko. Ja mu daję 5 punktów tak naprawdę za to zamykanie, za te klamki. Niestety Schmerzwageny mają te klamki fatalne. W tym samochodzie robota się zaczyna, jak się do niego wsiądzie za kierownicę. No cóż, kierownica designem swoim nie zabija, ale pamiętali o znaczku 4 i taką flagę rajdową, startową. Tutaj marka samochodu jest napisana, czyli airbag. Jakiś znaczek S to chyba, że Superman. W każdym razie kierownica tak jak trzeba, sportowa, dobrze zrobiona, twarda, gruba, dobrze się ją trzyma, dobrze się prowadzi. W przypadku grubych bab jest trochę inaczej. Tutaj z boku jest skóra. Wszystko wykonane bardzo dobrze, jak na Volkswagena. Trzeba to podkreślić, szyby są elektryczne. Te golfy, te Leony, Cupry miały standardowo w wyposażeniu takie coś jak e-sypy i tak jak na przykład dzisiaj spadło trochę śnieżku, to takie e-sypy trzeba wyłączyć, bo to przeszkadza. Przeszkadza, chcesz zrobić rondo ładnie bokiem, musisz to wyłączyć. Nie dojrze fotel kubełkowy, który naprawdę trzyma. Jak siadasz w tym fotelu, to siedzisz. Siedzisz jak w rajdówce. Oprócz tego, że to trzyma, to wygląda. I jeszcze te detale. Cupra. Cupra jest napisane wszędzie. Nawet pod tyłkiem. Nawet tu, gdzie plecy się opierają, wszędzie jest napisane Cupra. Naprawdę tutaj to robi robotę. I powiem wam szczerze, znacie mnie i moją antypatię do wszelkich Volkswagenowskich wynalazków, to Leon ma w sobie coś takiego, że ja lubię. Ja po prostu ten samochód lubię. I mi się tym bardzo przyjemnie jeździ, tym Leonem. Myślę, że Golfem też by mi się bardzo dobrze jeździło, ale taki R32 jeszcze do mnie nie przyjechał. Jest mi bardzo smutno z tego powodu. Bardzo chętnie bym się przejechał takim R32, żeby zobaczyć, czy on jest R, czy on nie jest R. Tutaj jeszcze mamy taki znaczek. Black Cupra 74 łamane na 200. To znaczy, że jest to limitowana seria. I kurde, tutaj numer taki podałem. Mam nadzieję, że mnie za RODO nie aresztują. Zegary są takie. Nic w nich tutaj nie jest zmienione praktycznie. Nie ma nic ciekawego. Tylko mają te białe blaty. O, zaraz się zagazujemy. Zaraz się zagazujemy. Bo odpaliłem samochód w zamkniętym garażu. Patrzcie, tutaj jeszcze jest takie coś. Taka podstawka. Stojak na lewą nogę. Z napisem Cupra. Także to fajne takie, chyba oryginalne. Tutaj jeszcze takie ciekawe rozwiązanie, bo kanapa tylna składa się z dwóch takich kubełkowych jakby foteli, ale mamy tutaj trzy zapięcia na pasy, więc teoretycznie trzy osoby mogą podróżować, tylko ta pośrodku będzie tak dosyć mocno tutaj ściśnięta, chociaż to jak widać jest elastyczne, to oparcie, no ale śmiesznie sobie to wymyślili, no a z drugiej strony fajnie. Jak jadą 4 czy 3 osoby, no to ta z tyłu czuje się trochę bezpiecznie, jak jest tak bardziej dociśnięta na tym fotelu.
Także, no nie wiem, jak teściową będziecie wieść, no to jakby ją tu posadzić. Ja bym ją posadził tak na środku tutaj pomiędzy tym środkowym, a tutaj tym. Ten samochodzik ze swoimi parametrami jest w stanie zaszaleć nawet przed niejedną BMW-czką z napędem na tył, haha. Poza tym jest naprawdę sympatyczny i można stwierdzić, że jest tani w eksploatacji, ponieważ część części pasuje z Golfa normalnie, więc można niedrogo kupić nawet oryginalne różne zamienniki i generalnie eksploatacja tego sprzętu nie jest jakaś strasznie droga. Kosztowna jest robocizna, jeśli robimy coś przy silniku, typu rozrząd, sprzęgło czy coś tam więcej, ale same części nie są jakieś tragicznie drogie, chyba że w tym na przykład BDE silniku, tam są te zmienne fazy rozrządu, to jest dosyć kosztowny element, ale tam jak się dba o olej, to naprawdę to jest, można powiedzieć, że wieczne. No i wada tych VR6 silników, duży blok, duży żeliwny blok, który wolno się nagrzewa, jak ktoś robi krótkie trasy w mieście, to niestety może następować nadmierna kondensacja pary wodnej. Olej bardzo szybko ulega wtedy kontaminacji, zanieczyszczeniu i przestaje mieć swoje właściwości i tworzy się nagar, który już widzieliście raz. Także trzeba dbać i pamiętać o tym, że ten silnik wymaga odpowiedniej eksploatacji. To jest bardzo ważne. Niektórzy myślą, że jak będę delikatnie jeździł, mało będę jeździł, to się nic nie stanie. No, nie zawsze tak jest. Nie zawsze wszystko jest takie logiczne, jakby nam się wydawało. Czasami to działanie tych różnych mechanizmów, działanie silników jest troszeczkę wbrew naszej logice. I czasami zdrowiej dla silnika jest, żeby dostał troszeczkę w palnik, niż żeby go tak po dziadkowemu zamulać. I tym pozytywnym akcentem kończę ten odcineczek. Dajcie znać, czy zrobić filmik o zjadaniu mielonki, czy o systemie SAI, co do takiego jest. Dzięki za oglądanie. Pozdro, jak jesteście pierwszy raz, zostawcie suba. Jak się podobało, to dajcie łapkę. Narka.